Drugim filarem Wikipedii, który jest super ważny, jest filar oznaczający, że Wikipedia to neutralny punkt widzenia. I to jest bardzo ważne, dlatego że kiedy tworzymy globalne, ogromne źródło wiedzy, jeżeli to źródło wiedzy jest tworzone przez tak zróżnicowaną, ogromną, gigantyczną społeczność, to musimy się bardzo mocno trzymać tego, że to źródło wiedzy jest neutralne. Wikipedia nie ma poglądów. Niezależnie od tego, jakie by to były Wikipedia, ich nie ma. Po pierwsze dlatego, że ludzie, którzy ją tworzą, to nie jest jakaś jednolita masa. To są bardzo różne jednostki, to są bardzo różne osoby o różnych poglądach, są w różnym wieku. To jest platforma, na której dziesięciolatka zainteresowana ornitologią spotyka się z 90-latką piszącą o przedmiotach codziennego użytku i oba to są autentyczne przykłady wikipedystek, żeby wspólnie pracować. To jest miejsce, gdzie ateista z księdzem katolickim mogą wspólnie współtworzyć hasło. To jest takie miejsce. I dlatego, że my jesteśmy różnorodną społecznością, dlatego właśnie możemy zachowywać neutralność. I teraz jak ta neutralność działa w praktyce? Ona działa w ten sposób, że Wikipedia rzetelnie opisuje wszystkie istotne aspekty i punkty widzenia. Kiedy mówię o aspektach, które są istotne, to mam na myśli to, że przede wszystkim to nie są rzeczy, które ktoś sobie wymyślił w komentarzach na fejsiatku, okay? Tylko to są rzeczy, które zostały opisane w zewnętrznych, wiarygodnych źródłach. I jeżeli na temat jakiegoś, nie wiem, wydarzenia, odkrycia, zjawiska istnieje spór naukowy, to Wikipedia powinna opisać wszystkie strony tego sporu po to, żeby czytelnicy i czytelniczki wiedzieli po pierwsze, skąd pochodzą dane opinie i jakie jest to spektrum poglądów i mogli sami wyrobić sobie zdanie. Poza tym, jeżeli jest tak, że na dany temat istnieją różne sprzeczne poglądy, czy wypowiedzi, czy oceny, to co jest ważne, to Wikipedia musi je przytaczać opinie nie jako fakty, ale jako opinie, zaznaczając skąd pochodzą. Ja uważam, że to jest bardzo ważna umiejętność każdej osoby, rozróżnianie faktów od opinii i że nie ma lepszego poligonu do ćwiczenia tego niż Wikipedia. Dlatego, że tutaj to jest bardzo ważne. Wikipedyści zwracają na to uwagę i na jakimś poziomie zaawansowani użytkownicy i użytkownicy Wikipedii, coś takiego już się dzieje z ich sposobem myślenia, że my jesteśmy popsuci na zawsze. To znaczy, my już jak, ja to widzę po znajomych wikipedystach, widzę po sobie, że kiedy my otwieramy gazetę i my coś czytamy, to my bardzo często mamy ochotę wziąć pisak i pisać, ale według kogo? Potrzebne źródło. Nie? Czy na przykład łasica. Łasica to jest takie określenie w slangu wikipedystów, na takie sformułowanie, które jest niby neutralne, ale tak naprawdę próbuje przemycić jakiś punkt widzenia. Więc przygoda z Wikipedią niesamowicie uczula na coś takiego i dla mnie jest to super fascynujące, że kiedy Wikipedia powstała te wiele lat temu, to nie mówiło się jeszcze o fake newsach. Raczej mówiło się o tym, dobra, tworzycie sobie tę encyklopedię, każdy może ją edytować, to czy ona będzie w ogóle wiarygodna. I te 19 lat temu my jako społeczność wytworzyliśmy sobie taki sposób myślenia, taki etos i takie narzędzia, między innymi właśnie weryfikowanie źródłami, że teraz my możemy pokazywać światu, jak sobie radzić z fake newsami i jak z tym pracować, jak odróżniać fakty od opinii, jak pilnować neutralności i dbać o rzetelną wiedzę. I to jest super. Teraz tak, no co się dzieje, kiedy przy jakimś haśle, no bo są oczywiście hasła kontrowersyjne, tak jak istnieją kontrowersyjne opinie i kontrowersyjne, nie wiem, zjawiska, wydarzenia. No i co się dzieje? Jeżeli się tam spotkają wikipedyści, którzy się nie bardzo tutaj mogą zgodzić, z których źródeł korzystać, źródła opisują to inaczej i mają jakąś wizję. Wikipedyści wtedy dyskutują. I to, co jest ważne, to żeby podejmując decyzję w Wikipedii,
zostawić swoje opinie, uprzedzenia gdzieś za drzwiami i dyskutować o faktach i o źródłach. A w jaki sposób dyskutować, o tym też Wam powiem. W każdym razie to, co jest ważne, to Wikipedia jest neutralna i te źródła, o których mówiłam przy filarze pierwszym, one są też przy tej neutralności super ważne.